We wtorek 29 listopada tuż po godzinie 21 w kopalni Rudna pod Polkowicami doszło do bardzo silnego tąpnięcia. Nie żyje ośmiu górników, dwaj górnicy, którzy zginęli to mieszkańcy Bolesławca w wieku 47 i 50 lat. Sejsmografy zarejestrowały wstrząs o sile 4,5 stopnia w skali Richtera, tąpnięcie nastąpiło na głębokości 2 km, górnicy pracowali na głębokości 1000 m, pod ziemią pracowało 13 zastępów ratowników przez 24 godziny, aż do znalezienia wszystkich ofiar. Prezes KGHM ogłosił czterodniową żałobę. Kopalnia Rudna to jedna z największych i najgłębszych kopalń rudy miedzi na świecie.